To doskonała okazja, by bezpłatnie dowiedzieć się, jak założyć biznes oraz jak na ten cel zdobyć środki unijne. W Raciborzu ruszył mobilny punkt informacyjny. Już miesiąc temu, kiedy to po raz pierwszy do Raciborza zawitał mobilny punkt informacyjny, okazało się, że zainteresowanie jest wielkie. Wczoraj podczas drugiego spotkania z ekspertami w dziedzinie pozyskania środków z funduszy europejskich nie było inaczej. Uważam, że takie spotkania są przydatne. Moim zdaniem powinno być ich nawet więcej. Dowiedziałam się czegoś o funduszach unijnych, uzupełniłam swoją wiedzę i mam nadzieję, pozwoli mi to w lepszym rozwijaniu mojej firmy. Zapraszamy serdecznie osoby, które są zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej lub też rozwojem już istniejących przedsięwzięć. Będziemy na bieżąco informować o tych działaniach. Cykl mobilnych punktów w naszym mieście realizowany jest w ośrodku współpracy gospodarczej na ulicy Batorego 7 w każdy ostatni wtorek miesiąca. A o co najczęściej pytają doświadczeni i przyszli przedsiębiorcy? Najczęściej osoby pytają o zakładanie działalności gospodarczej z użyciem środków unijnych, czy to w formie dotacji, czy to pożyczki, oraz na środkami na rozwój działalności gospodarczej w różnej formie, czy to pożyczek, czy znowu dotacji. Czy mówią, że te spotkania i te konsultacje są pomocne dla nich? No, są zadowoleni z konsultacji, więc myślę, że były dla nich pomocne. Tak, staramy się tutaj dobrać jak najlepszy instrument czy działanie, z którego mogą skorzystać. Fachowe doradztwo w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej oferuje również uruchomiony w Raciborzu inkubator przedsiębiorczości, który poza dyżurami ma w planie jeszcze jeden pomysł na swoją promocję. I to będzie konkurs właśnie na raciborski biznesplan. Do wygrania będzie 5000 zł, ale wydaje mi się, że też bardzo fajne będzie też to, że na takim spotkaniu, które zorganizujemy, będą też obecni inwestorzy oraz fundusze inwestycyjne, czyli szukamy faktycznie takich pomysłów na biznes, które mają szansę stać się czymś wielkim też tutaj w Raciborzu. Kto może do Państwa przyjść? Praktycznie każda osoba, która ma pomysł na biznes. I takie osoby będziemy wcześniej przeprowadzali przez etap szkoleń. Tam będą szkolenia z prezentowania siebie właśnie i swojego pomysłu na biznes. A potem będzie właśnie uwieńczenie to właśnie tym spotkaniem i tym konkursem. Inkubator, podobnie jak mobilny punkt informacyjny, działa w Ośrodku Współpracy Gospodarczej i czynny jest w poniedziałki i piątki w godzinach od 16 do 20 oraz w środy od 10 do 14. Więcej informacji znajduje się pod adresem przedsiębiorczyraciborz.pl.